Cześć, słuchajcie, idziemy na górę sprawdzić, czy coś się złapało, bo porozstawiałem na poddaszu. Porozstawiałem na poddaszu kostki toaletowe i pułapkę na mysz. Po co kostki toaletowe to WC? Po to bokuny ich nienawidzą. Zobaczcie, od razu wam pokażę. Tak zarąbiście zrobiłem wejście. Równiuśko ty co centymetra. I tu mam taki ten, tu mam taką deskę. Ta deska jest mniej więcej na równi z wiatrownicą. Bo tu będą jeszcze drugie drzwi. Zrobione tylko tu pianą opierdzielę dookoła, żeby wszystkie te nieszczelności zategować. I to się fajnie otwiera do środka. Gdzie ja mam tu deseczkę? Tu wszystkie deseczki zniosłem. Cholera jasna, zniosłem wszystkie deseczki, ale użyjemy. No dobra, poczekajcie, zastopuję. Trzeba znowu. No dobra. Okej, to mamy. O, mamy otwarte. Zarąbiście. Latarka w dłoń. A i tam mamy pułapkę na myszy. O. Tam na sreberku jest kostka toaletowa. Zresztą widać, sam zapach tej kostki spowoduje to, że wszelkiego rodzaju kuny uciekną. Genialne. Więc jeżeli macie kuny na poddaszu, to wystarczy, że sobie kostkę toaletową położycie i macie po robocie. I tak tu muszę wejść. Bo musimy sprawdzić pułapkę. Pułapkę mamy tutaj. Żeby się do niej dostać, to musimy przejść tutaj. I znowu czołgania. Ale zanim się będziemy czołgać, to wam pokażę. O, wejście wygląda tak zarąbiście. Może nie dolega idealnie, bo tu się nie da tak zrobić, żeby to dosłownie idealnie dolegało. Ale według mnie i tak jest lepiej niż było. A jak jeszcze pianą tu zawalę wszystkie te otwory, to już w ogóle będzie bajlando. Więc ja uważam, że świetnie to wyszło. I co się stało? Słuchajcie, przez całą noc zero jakichkolwiek hałasów, niczego. Jeżeli kuny to były, to na pewno spieprzą na dzisiaj. Pamiętajcie, kuna zawsze w nocy przyłazi. A że tu było wczoraj już wieczorem zamknięte, to ona nie mogła wejść. Dobra, teraz zerknijmy na pułapkę na myszy. Tak, to też pozalepiam. Takie kurde ten dziury są. To też będzie trzeba pozalepiać, dlatego że obieg powietrza jest zaburzony w międzymurzu. Może się uda wam pokazać. O, było coś, dobrze. Czekajcie. O, widzicie? Normalnie to powinien być przerwa 3 cm, a u mnie jest prawie 10 cm przerwy pomiędzy jednym murem a drugim. Sami widzicie. Dlatego tą przestrzeń chcę wykorzystać jako wentylację. To jest zarąbista. O to mi właśnie, słuchajcie, moi mili, chodzi, że po co zalepiać w cholerę. Po co zalepiać w cholerę, jak można wykorzystać.
No w pułapce niby nic nie ma, ale jeszcze się kawałek podciągnę tutaj, żeby... O, pusta. Dobra. Dobry znak, że pusta. Cisza, spokój, nic nie ma. Kolejna kostka do WC jest położona. Więc dlatego mówię, jeżeli macie kuny, jeszcze zbliżenie. Oto taka kostka do WC, do spłukiwania toaletowa jest doskonała. One nienawidzą zapachu takich kostek, dlatego kuny uciekną z waszego poddasza czy nawet ogrodu. Jest to genialne. Ja sobie położyłem nad każdym pomieszczeniem na deskach jedną sztukę na złotku srebrnym i one se leżą. No. Kuny nie lubią tego zapachu. Jeszcze tutaj dzisiaj wstawię głośnik Bluetooth i puszczę specjalny ten dźwięk ultra infradźwiękowy na kuny, który je odstrasza, więc żeby ogólnie dopełnić wszystkiego już. No. Ale powiem samo to, że już te kostki położyłem, do tego pułapkę na myszy postawiłem, bo ja nie wiem, czy to kuna, czy to myszy, może to być wszystko, ale lepiej wiecie. Lepiej wiecie nie wiedzieć i tyle. Dobra, wynosimy się stąd. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Wiecie, gorzej jakby nie było w porządku, to wtedy bym się zaczął przerażać. Oj. Ale że wszystko jest ok, to jest bardzo dobrze. O. To jeszcze wam pokażę. To są te właśnie szczeliny, które muszę pozalepiać pianą. Potem wezmę jakieś zaprawę, owale, opytolę to dookoła. To są takie małe prace, ale i takie musicie zrobić. No bo według mnie klapa jest zarąbista. Otwiera się dobrze. Rek ma się otwierać. O. Dobra, będzie tak otwarte. To cokolwiek, co tu jest, to se wyjdzie. Ok, trzymajcie się na razie.